1 2 3 Dobrodzieli u nasz podcast z Lomisao. Dobry wieczór. Hej, hej, cześć, witajcie w Myśl o zbrodni z tej strony DOGS. Jest ze mną też Waldek. Waldku, powiedz mi, o czym my właściwie będziemy dzisiaj rozmawiali? Mamy dzisiaj wspaniałą paletę tematów, ponieważ w dzisiejszym podcaście będziemy rozmawiać o Dniu Kobiet, który był niedawno. Dzisiaj mamy 11. Dzień Kobiet był kilka dni temu. Porozmawiamy o najnowszym fenomenie o nowej orientacji, dzięki której możemy porzucić się naprawdę takimi, jakimi jesteśmy, czyli o orientacji super straight i super gay, super lesbian, super boy. Porozmawiamy też o e, cyckach królika, o e, piersiach e, loli e, z Space Jam, tak? Jak się nazywało to po polsku? Kosmiczny mecz, wiesz? Kosmiczny, kosmiczny mecz, mecz. Tak. kosmiczny mecz. porozmawiamy o kosmicznym meczu. O tym, co spotkało Lole. ja bym spontanicznie, ja tutaj patrzę na listę naszych tematów, ale spontanicznie może powinniśmy porozmawiać krótko o tych postaciach, które zostały ostatnio skancelowane przez Disneya. Przez Disneya oraz inne wytwórnie. I na koniec mhm. dotkniemy tematu plakatów antyaborcyjnych. Także zapraszamy do naszego podcastu. Już, już jesteście z nami, także co ja was będę zapraszał? Dokładnie. Pierwszy temat. E, Docs, e, czy dostałeś kwiaty na dzień kobiet? Bo ja nie dostałem. Na Dzień Kobiet nie dostałem życzenia z okazji Dnia Mężczyzny, wiesz, i to akurat mnie bardziej nie, 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 interesowało. Nie ma, nie ma żadnego dnia mężczyzny. Dobra, jaki był twój. Jak spędziłeś dzień kobiet? A powiedz mi o twoim dniu kobiet. Nie, nie. wiesz co, mój dzień kobiet był wspaniały, bo mam wspaniałą kobietę po prostu. Także ja, ja wstałem rano, żeby kupić kwiaty i lody, bo akurat moja narzeczona je uwielbia. <laughs> Więc po prostu poszedłem <laughs> do sklepu, ogarnąłem właśnie i kwiaty, i lody żeby właśnie z samego rana złożyć jej życzenia wiesz, jest, 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 jest mi trudno oprzeć się pokusie zrobienia tego żartu oralnego, ale będę mężczyzną będę cywilizowany o, się, nie, opo się. Nie, 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 nie opowiem ci, że to twoja dziewczyna powinna była zająć się lodami dobrze, że się wstrzymałeś ja tak. tak, ja jadę dalej no, prawda. Nie, wiesz co, ja ci powiem, że ja prywatnie lubię Dzień Kobiet, wiesz, dla mnie to jest takie fajne, przyjemne święto i tym bardziej, gdy właśnie kogoś masz, ja mam taką osobkę, o którą mogę się troszczyć i ja wiem, że ludzie mówią, że u, bo tak naprawdę Dzień Kobiet jest każdego dnia albo inni, że Dzień Kobiet to jest komunistyczne święto albo jeszcze inne osoby, że Dzień Kobiet to powinien być Dzień Praw Kobiet tu nie są przestrzegane ich prawa, więc nie świętujemy tego dnia a ja mam właśnie takie wiesz, podejście bardzo neutralne, naturalne i nastawione raczej na takie łapanie pozytywnych cech, w sensie Mówię, ja się cieszę z tego dnia, że sprawiłem mojej narzeczonej jakąś radość. To nie jest tak, że ja o niej myślę wyłącznie podczas tego dnia, ale skoro taki akurat dzień jest, to doceniam to, że on jest, wiesz? I mówię, ja prywatnie jako na przykład mężczyzna nie mam z tym jakiegoś problemu, żeby właśnie mówię, kupić jej kwiaty i po prostu mieć taki jeden dzień w roku, kiedy jest właśnie szczególnie poświęcony kobietom. Może nie do końca mi się na przykład właśnie podobały niektóre rzeczy, które widziałem gdzieś tam w Internecie, nie? Nawet właśnie z moją narzeczoną o tym rozmawiałem, że kurczę, to jest taki dzień, który naprawdę moglibyśmy wszyscy spędzić bardzo przyjemnie, po prostu. Powiedzieć, że hej, kobiety, jesteście wspaniałe. Naprawdę, w kalendarzu, zaraz później jest święto mężczyzn, gdy to mężczyzną kobiety mogłyby mówić, że oni są wspaniali. I naprawdę, w bardzo bliskiej rozpiętości czasowej moglibyśmy się nawzajem docenić, tak? Po prostu yy, pojedzicie, właśnie coś, mi coś miłego, miło razem spędzić czas. I ja tak z moją narzeczoną zrobiłem. Natomiast, przyglądając internet, widziałem. Ile naprawdę, że w każdym zdaniu jest wojna, nie? że naprawdę każdy pretekst jest dobry do tego, żeby rozpętać jakąś wojnę, właśnie płciową, że można wykorzystać taki dzień, żeby pokazać, że hej, tutaj nas dyskryminujecie, albo faceci, którzy się śmieją, że hej, bo kobiety to do kuchni. Na przykład nie wiem, czy słyszałeś o tej reklamie Burger Kinga, który naprawdę ja, niezłego fuck zaliczył tak na dobrą sprawę. Ten, mo moim, moim zdaniem to był, to był sprytny trik. Oczywiście e, chodzi nam o reklamę, w której e, Burger King napisał, że kobiety powinny być w kuchni, po czym dodał w późniejszym twecie, albo twecie znajdującym się pod tym pierwszym, że to prawda, że kobiety powinny znajdować się w kuchni, ponieważ jak dotąd tylko 20% szefów kuchni to kobiety. Także e, zdaje się, że Burger King nie rozumie różnicy między equality a equity. To, że jest różnica między dwiema grupami, e, w tym wypadku między kobietami i mężczyznami, w, jakimś, w jakiejś dziedzinie życia, nie oznacza per se, że mamy do czynienia z dyskryminacją. Natomiast e, Burger King. E, w tym swoim poście w e, bardzo, bardzo sprytny sposób zwrócił na siebie uwagę, natomiast e, mnie osobiście denerwuje propagowanie tego mitu o gender pay gap, denerwuje mnie i to bardzo, propagowanie tego mitu, że różnica w wyniku dwóch różnych grup jest, no to jest per se e, wynikiem dyskryminacji, także jeżeli to masz na myśli przez fuck up, to tak tu się zgodzę, że Burger King zaliczył fuck upa znaczy, wiesz co, generalnie mi chodziło o to, że oni właśnie dopisując ten komentarz, ten tweet poniżej chcieli, wiesz, tak nagle obrócić całą sprawę i zwrócić uwagę na pewien nie, problem, ale, ja, ja, ja ale społecznie zostali to... tak zjechani, że parę tam dział marketingowy... Aha. No, się nie popisał, moim zdaniem. Oni to musieli usunąć, tłumaczyć się, mm. dalej są ciśnięci w sieci, nie? Ale tak rzuciłem przy okazji, że po prostu mówię, no, Burger King w tej sytuacji się totalnie, moim zdaniem, nie popisał. A oni zwykle właśnie socjale ogarniali naprawdę nieźle, nie? Oni z tym serio byli dobrzy. No, ale tutaj mówię, tutaj chyba się troszeczkę zagalopowali, też się zmieniają czasy, wiesz? Ja naprawdę. Okej, okay, mam te 25 lat na karku, niby nie tak dużo na dobrą sprawę, ale widzę, jak bardzo się wszystko pozmieniało. Wiesz, mam wrażenie, że jeszcze 3-4 lata temu mogliśmy sobie pozwolić na pewne rzeczy, na które dzisiaj sobie już nie możemy pozwolić, bo już są kontrowersyjne. Oglądałem, zresztą to jest taka trochę dygresja, ale słuchałem sobie ostatnio wywiadu ze Słoniem. To jest taki polski raper, którego możesz nie kojarzyć, ale on właśnie tłumaczył, dlaczego w jego kawałkach już nie używa niektórych słów. Po prostu powiedział, że to, co dawniej uchodziło za normalne, dzisiaj już uchodzi za kontrowersyjne, i on lubi kontrowersje, ale po prostu ludzie już tak interpretują pewne rzeczy, że lepiej się czasami powstrzymać, bo to, że ty nie chciałeś czegoś przekazać takimi a takimi słowami, to już nikogo nie interesuje. Nie? Po prostu powiesz coś. I tak naprawdę można z ciebie zrobić naprawdę kogokolwiek już w tej chwili. To, 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 to jest taki miecz obosieczny, bo e, jeżeli chodzi o rzeczy może, które chciało się, a się nie chciało przekazać, to ja się kompletnie zgadzam, że e, na przykład e, pedał, jako słowo używane, wyobrażać gejów jest e, słowem niemiłym. To jest też męczące, jeżeli każda dyskusja z udziałem osób homoseksualnych jest redukowana do wyzywania się nawzajem, prawda? Także geje mogą wyzywać osoby wierzące czy tam księży. E młodzież Czech-Polska może na paradach wyzywać gejów, używając do tego słowa na P na przykład. E, ostatecznie jest to męczące, to prawda. Z drugiej jednak strony e, ja bym nie chciał, żeby cenzurowały mnie e, bezbożne, pozbawione jakiegokolwiek kompasu moralnego, poza tym pieniężnym, korporacje. Dlatego, e, jeżeli e, mi osobiście nie przeszkadza słowo pedał, ciota, czy inne takie słowa, e, to ja bym chciał mieć to prawo e, dla samego siebie, dla moich znajomych. Dlatego w ostatnich czasach w ostatnich dniach, przepraszam, kiedy Rada Języka Polskiego ogłosiła, że nawet słowo homoseksualista jest obraźliwe, to ja się zwyczajnie zdenerwowałem i pod wpływem emocji napisałem pewien wpis i ten wpis został przez Facebooka skasowany. Ja bym chciał wykorzystać ten moment, żeby skasowany przez Facebooka post przytoczyć, powrócić z nim do świata żywych. Jak to się kurwa wszystko robi absurdalne, napisałem, obsrana przez nikogo niewybrana rada pseudointelektualistów wyciągnęła palec z własnej dupy i myśli, że zmierzyła temperaturę nastroju w narodzie. Teraz już nie wolno mówić homoseksualista, bo to rzekomo negatywne słowo. Ja jebie. Dobra, zrobimy tak. Wiecie, co to jest N-word pass? Działa to tak, że jak masz kumpla Murzyna, to możesz mu pozwolić, jemu, innym kumplom, żeby używał słowa niga, Żeby używał słowa na N, jak to się teraz mówi w Ameryce. Ja więc daję Wam wszystkim, i to się tyczy też słuchaczy naszego podcastu, ja Wam daję P-word pass. Pozwolenie na używanie słowa na P. Przez moc nadaną mi przez Boga Tolerancji, powtarzam tutaj teraz: ja, gej, przyznaję Wam wszystkim prawo do używania podług pragnień serca Waszego słowa na P określenia wulgarnego na homoseksualistów oraz na wszystkich innych, wobec których tego słowa chcecie użyć. Możecie używać go wobec każdego i zawsze. Wy, którzy tego dzisiaj słuchacie, Dzieci wasze oraz dzieci ich dzieci et nung et semper. Dziękuję bardzo. <noise> Czyli słuchajcie, no, ale, ale właśnie jak najbardziej, dostaliśmy jak najbardziej pewne na serio jak najbardziej na serio. Możecie, mam to w dupie i nie mówię tego. Czyli możemy nazywać walka, ja nie... pedałem i nie ma żadnego problemu. Okay. <noise> <noise> hey. Mniej wszystkich innych, jak chcecie. Sekretem, prawda wielkim jest to, że tak naprawdę geje sami używają tego słowa, tak samo jak e, nyga używają raperzy, używają wszyscy młodzi, niektórzy chcą go używać. I Jakoś nikt się nie sra. Albo jesteśmy równi wszyscy, wszyscy jesteśmy równi, o tym ciągle słyszymy, prawda? Albo jesteśmy równi wobec prawa, co oznacza, że wobec nas wszystkich funkcjonują te same zasady, albo nie jesteśmy wszyscy równi i wobec różnych grup społecznych. Obowiązują różne zasady. Ja jestem zwolennikiem tego, że żeby traktować ludzi tak samo, jeżeli chodzi o zasady o prawo. Także e, moim zdaniem, jeżeli geje mogą używać słowa na P, e, innych wyzwisk, innych wulgaryzmów związanych z orientacją potencjalnie, to mogą go też używać inne osoby, tych samych słów. To znaczy, e, i też bądź, bądźmy realistami, e, ja byłem przez Murzynów nazywany e, niga, bo, um, oni tak się odzywają do innych ludzi. A e, mi to nie przeszkadzało, rozumiem, że tak jest kontekst kulturowy. E, jeżeli jakiś mórzny chce wobec mnie tego słowa używać, dobrze, ja jestem w stanie to zaakceptować. Tak samo ja i inni geje e, używamy e, słowa na P, innych słów. Tak samo wobec gejów, jak i wobec niegejów. Także, jeżeli ktoś chce używać jakichś słów, to jest, to jest to jego wybór. E, jestem za pełną wolnością słowa. No właśnie, to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa. Tym bardziej, jeżeli zobaczymy na to, nawet co się ostatnio wydarzyło, czyli to całe zamieszanie z Super Straight. Yy, zakładam, że wielu słuchaczy nie wie do końca o co chodzi. Ja tu nawet, gdy właśnie, ja jestem osobą, która bardzo rzadko pisze o takich tematach. O tych spraw raczej jest właśnie Waldek, ale ostatnio na Reddicie i TikToku pojawiło się takie właśnie określenie jak Super Straight. I na czym to wszystko polegało? Generalnie chodzi o to, że Ojeku, to jest taki paradoks trochę związany z transseksualizmem i taki częsty argument prawicy, że yy, osoby, które są tolerancyjne tak, i otwarte na LGBT, powinny na przykład, jeżeli właśnie, jak już tłumaczę, są otwarte na LGBT, to na przykład nie powinny mieć problemu z tym, żeby się umówić z osobą transseksualną. Tak, że na przykład jestem facetem. Ale taka mała uwaga, Dobre, Może zreduku zredukujmy to tylko i wyłącznie do tematu transseksualistów, ponieważ okay. tak naprawdę ja jestem bardzo za tym, żeby rozdzielić LGBT, i T ja zdaję sobie sprawę, że skrótem myślowym jest mówienie o osobach LGBT, natomiast LGBT i T nie mają ze sobą nic wspólnego lgb są orientacjami, t jest zaburzeniem identyfikacji płciowej, mimo tego, że usunięte zostało z registru zaburzeń, a zostało usunięte z niego ze względu tylko i wyłącznie na chęć minimalizacji i stygmatyzacji. Poza tym, ja jako gej chcę mieć związek z facetem i to jest w tym sensie wszystko, co określa mnie jako geja, prawda? Natomiast osoby transseksualne z reguły odczuwają silną dysforię, czyli uczucie nienawiści, obrzydzenia wobec własnego ciała, chcą przejść po części. Część z nich chce przejść tak zwaną tranzycję, czyli e, zabiegi kosmetyczne, e, które mają e, upodobnić je do osoby płci przeciwnej lub zmienić ich ogólny wygląd. To się często wiąże z, w pewnym sensie z samokastracją. Z zmianą wyglądu zewnętrznego, tak by upozorować płeć przeciwną. Homoseksualizm i transeksualizm, mimo tego, że kończą się podobnie oraz w jakiś bardzo mglisty sposób mają jakiś tam związek z seksualnością, to de facto ze sobą nawzajem nie mają żadnego związku. Ja, ja bym bardzo chciał, żebyśmy byli w stanie rozdzielić te, te dwie sprawy. Okej, okay, pewnie właśnie dlatego to Ty częściej ode mnie pisz o tych wszystkich sprawach. W każdym razie chodzi o to, że Superstrade właśnie określa takie osoby, które chcą być, na przykład ja jako facet chcę być z kobietą, która urodziła się kobietą i czuje się. Ko kobietom. Po, po prostu Nie interesują mnie osoby doks, transseksualne, tak? O to się po, prost, po, po prostu z kobietą. Nie, nie bawmy się w ten język transseksualistów i aktywistów. Istnieją tylko mężczyźni, istnieją tylko kobiety w naszym gatunku. Tak jest fakt. E, możliwe, że istnieją różne tożsamości płciowe, sposoby identyfikacji. Te, jeżeli chodzi o faktyczne spojrzenie na sprawę, de facto nikogo nie interesują. E, faktycznie, w naszym gatunku Homo sapiens istnieją tylko samce i samice. Także e, ty chcesz być z kobietą. Bo jesteś osobą heteroseksualną. E, nie musimy tu się bawić żadnej inne nazwy, typu cis kobieta, kobieta identyfikująca <grytanie> się. Wale, jako kobieta. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Wiesz, po prostu mi chodzi o coś takiego, że ja właśnie czytając te wszystkie wątki, mega mi się spodobało to, jakie lewica potrafi mieć problemy w tym wszystkim. Wiesz, że to jest dla mnie czasami tak wielkie zapętlenie się w tym wszystkim i widzę, jak właśnie lewica kłóci się z lewicą o nazywnictwo, Aha czy to i to można tak nazwać, czy tego tak nie można nazwać. Właśnie ja jestem z też bardzo prostym człowiekiem i dla mnie po prostu kobieta jest kobietą, mężczyzna jest mężczyzną i nie ma tu jakichś wiesz wielkich odkryć. Natomiast właśnie jak czytałem wpisy na Twitterze różnych właśnie Julek, Oskarku, że no tak, ona ma macicę, ale nie czuje się kobietą, więc nie powinniśmy tak nazywać i to jest tak ale nie nie nie, bo słuchaj, bo tak ona się taka urodziła, tak, ale ona już wtedy taka była, więc po prostu dla mnie, jako osoby, która jestem tak totalnie niezaznajomiona, to jest taki jeden wielki no bullshit po prostu, nie? że mam takie. Ale o czym w zasadzie <coughs> rozmawiacie? Po prostu, że dla mnie to jest okay. inaczej. Inaczej, jest to takie bardzo krótkie podsumowanie. Ja autentycznie w tym tygodniu doszedłem do wniosku, że gender, gender studies autentycznie są potrzebne, stary, są potrzebne, bo bez pięcioletnich. Studiów, nie da się ogarnąć tego wszystkiego, o czym oni rozmawiają. Po prostu, autentycznie, nie, 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 nie. E, to jest nieprawda, jeżeli kiedyś się na to mogę. Jeżeli kiedyś się na to zbiorę, e, no. to bardzo chętnie zrobię przewodnik. Przewo przewodnik mały polewicy. E, myślę, że okay. w, ciągu, w ciągu godziny dałoby się. Audiowizualnie wyjaśnić wszystkie e, podstawy e, lewicowego języka, także to nie jest bardzo skomplikowane. E, jeżeli chodzi o obecną lewicę, to obecna lewica jest ro lewicą rozporkową i lewica rozporkowa jest e, lewicą neomarksistowską. I ludzie zastanawiają się: Mój Boże, mój Boże, co to znaczy neomarksizm? Przecież tak naprawdę Niko się nic nie mówi, tu nie chodzi o komunizm. Zgadzam się, to nie chodzi o to. Neomarxizm tak naprawdę opiera się na dwóch założeniach wyłącznie i za pomocą tych dwóch założeń da się wyjaśnić osoby z Macicą, niechęć do samochodów, e, propagandę psychoweganizmu. I te dwie zasady są następujące. Neomarxizm opiera się na tych dwóch założeniach. Założenie numer jeden: istnieją na świecie hierarchie, e, różnice, kategorie. Ludzie kategory, kategoryzują rzeczy, wprowadzają hierarchię wartości e, i założenie numer dwa. E, natura tych hierarchii, tych kategorii, tych stop, tego stopniowania wartości jest przemocowa i musi zostać obalona. To znaczy, taką hierarchią jest na przykład E, tak zwany heteromatrix, czyli fakt, że świat dopasowany jest do osób heteroseksualnych. Normalnie myśląca osoba powie: No tak, ale większość osób po prostu jest z natury heteroseksualna. Taka jest seksualna norma w naszym gatunku, we wszystkich gatunkach, jakie znamy i nie ma w tym nic złego. Tak samo jak nie ma nic złego w tym, że istnieje jakaś mniejszość, która jest nieheteroseksualna. Natomiast marksista, neomarksista patrzy na ten świat i wtedy widzi, aha... Są osoby heteroseksualne, to jest ta większość, ta e, przemocowa burżuazja, prawda? Ta arystokracja, która uciska tą mniejszość, no i jest ta mniejszość. I to jest ta mniejszość het, nieheteroseksualna to są geje, lesbijki i tak dalej. I trzeba tą hierarchię, tą kategoryzację, a tą różnicę zburzyć trzeba wobec niej się buntować trzeba wyrównać różnice. Inny przykład. E, Neomarksiści patrzą na różnicę populacji kobiet, które zajmują się fizyką, i populacje mężczyzn, który, którzy zajmują się fizyką. No I oni widzą, że o wiele więcej mężczyzn zajmuje się fizyką niż, e, niż e, kobiet, które zajmują się fizyką jest na świecie. No i normalny człowiek pomyśli, okej, okay, mężczyźni i kobiety są różne, są różni, e, są różnice między płciami e, nie ma w tym nic złego, ludzie mogą interesować się tym, czym chcą. Natomiast neomarksista patrzy na to i myśli: tu powinna być równość, a jej nie ma. Więcej mężczyzn e, interesuje się fizyką niż kobiet interesuje się fizyką. To jest nierówność. Mężczyźni, jak oni to mówią, dominują e, zawody związane z fizyką. Dla nich nie ma znaczenia że kobiety wybrały sobie po prostu inne zawody. Dla nich nie ma znaczenia, że mężczyźni fizycy są fizykami, dlatego, bo są, bo tym się interesują, tym się zajmują, w tym są dobrzy. Dla nich tego rodzaju hierarchia, większościowa w tym wypadku, mężczyźni, kobiety, jest rodzajem opresji i musi zostać zniesiona, obalona. Trzeba tutaj wyrównać e, szanse, jak oni to mówią, nie rozumiejąc, że szanse już są równe, a wynik jest różny. E, i tak samo można wyjaśniać wszystko, tak naprawdę. E, Neomarksiści patrzą na, e, na miasta, które się rozrastają, prawda? Żeby podać jakiś mm -hmm. bardziej abstrakcyjny przypadek. No okay. i marksiści patrzą na różnicę i widzą, aha, E, rozwój człowieka uciska naturę. Jest to pewna nierówność. Ludzie uciskają zwierzęta, człowiek uciska naturę. E, jest to hierarchia, różnica, którą trzeba wyrównać, dlatego będziemy zwężać ulice, zwalczać samochody, zwane przez nich blachosmrodami. E, I od ruchów miejskich tak możemy przejść do psychoweganizmu, do feminizmu, bo feminizm też jest bękartem ruchów ja czekaj, Jeżeli pozwolisz, to ci się wecne trochę w słowa. Tak, Wiele, Czy ty słyszałeś ostatnio, taki artykuł czytałem, ale kurczę, nie mam pojęcia gdzie, na pewno jakimś lewicowym portalu, że weganizm, wegetarianizm może być poniekąd orientacją seksualną pod takim względem, że... Nie chcesz być osobą, która nie jest właśnie wegetarianinem bądź weganem, nie? Weganinem. No tak, ale tutaj to pewnie jest inne zjawisko. Przez ten pryzmat. Ale, sobie po prostu, chodzić, że właśnie ten pryzmat, jakby określa Twoją orientację, nie? Dla mnie nie, dla mnie to po prostu pogląd, który stwierdza, że, hej, chcesz być dopasowany pod jakimś tam swoim względem światopoglądowym, tak? Więc po prostu szukasz osoby o podobnym światopoglądzie. To nie, moim zdaniem, to nie, znaczy ja wiem o co Ci chodzi, natomiast nie takie, moim zdaniem, jest podłoże tego zjawiska. Podłoże okay. tego zjawiska jest natury parareligijnej, to znaczy. Eee, ja, ja byłem wegetarianinem przez 7 lat. Nigdy nie zaglądałem nikomu do talerza. Wszyscy moi przyjaciele wiedzieli, że jestem, że jestem wege. Potrafiliśmy dostosować się do siebie wzajemnie. Mnie nie brzydziło w żaden sposób, że inni nie są wegetarianami. Ja nigdy nie byłem wegetarianinem religijnym. Natomiast istnieją ludzie, którzy weganizm, wegetarianizm realizują paraliginie i wtedy dla nich zaczynają obowiązywać pewne zasady czystości. To jest trochę tak jak w Nowym Testamencie e, faryzeusze, którzy po pomagają w aresztowaniu Jezusa, nie chcą wejść do domu Rzymianina. Bo zaczęła się, zaczął się okres e, paschy, więc oni muszą przestrzegać pewnych zasad czystości. Kontakt z Rzymianinem, osoby, która ma inną dietę, e, ma inne wyznanie, jest poganinem, jest dla nich karzący, brudzi ich, prawda? I podobne zasady działają u psychowegan, ja tutaj nie chciałbym e, obrażać ani wegan, ani wegetarian, którzy e, są e, zdrowego umysłu, natomiast psychoweganie. To są zawsze psychowegani, nigdy psychowegetarianie. Wegetarianizm jest uważany przez psychowegan za słabość. Psychoweganie uważają kontakt z ludźmi, którzy są tzw. mięsożercami, za brudzący, bo u nich jest to wada rozwojowa, forma psychoreligii, coś takiego. Wiesz co ja w ogóle mam wrażenie, że wiele osób, które tak jakby wchodzą dopiero co w wegetarianizm czy w weganizm, one są tak nagle zafascynowane tą swoją własną przemianą, które, którą gdzieś tam przeżyły, że wydaje mi się, że nagle wszyscy też, też tak po prostu powinni żyć, nie? że skoro mnie udało się dojść do pewnych wniosków. To innym też powinno zależeć właśnie na tym, żeby również do takich wniosków dojść. To jest taki właśnie fanatyzm, ale myślę, że on na szczęście zanika u wielu osób. z takiej właśnie bojowniczej postawy. Ja nawet dam ci taki trochę kontrprzykład. Na przykład jestem osobą, która dosyć często jeździła na rekolekcje. Nie? I widzę to też na przykład u katolików, takich, którzy dopiero co się. Nawrócili, nie, że tak jakby totalnie tego nie czuli, a nagle im coś przeskoczyło, i nagle mają taką e, pozycję typu nawrócę wszystkich, nie, teraz to będę wszystkim opowiadał o Bogu i tak dalej. I to też nie mm -hmm. jest do końca zdrowe, nie? I tak samo z moim zdaniem, z wegetarianami czy weganami, którzy też właśnie mówią takiego, że hej, nagle znalazłem swoją drogę w życiu i chciałbym, żeby wszyscy żyli tak samo jak ja. I to się w taki właśnie troszeczkę fanatyzm przeradza. I no właśnie. Nie jest to moim zdaniem specjalnie zdrowe. Okay. Ale mija, jest... ale mija. Wiesz, tak mi się wydaje, to, że to, to, bardzo jest, to, to, jest, mija. to jest prawda. To jest prawda, że konwertyci są największymi fanatykami. Tylko, że e, jeżeli chodzi o osoby religijne, to większość osób nie jest konwertytami. Większość osób albo wychowała się w danej religii, albo do niej wróciła. E, okay. Natomiast. Wszyscy praktycznie weganie, wszyscy weganie, de wszyscy weganie są konwertytami. To znaczy, naturalnym dla człowieka, tak jak nie znoszę argumentu z naturalności, tak tutaj ma on rację, naturalnym dla człowieka jest bycie nieweganinem. I każdy weganin jest konwertytą, co multiplikuje ten efekt szaleństwa wśród wegan. Przykro mi, normalni weganie, ja wiem, że istniejecie, natomiast a większość wegan jest fanatykami. Kurczę, wiesz co ja właśnie mam wrażenie, może to przynajmniej w moim środowisku, nie, bo ja uwielbiam się ubrać w środowiskach osób o troszeczkę odmiennych od moich poglądów, po prostu żeby sobie, wiesz, obcować właśnie z różnymi osobami. I na przykład w moim przypadku jest właśnie tak, że ja znam bardzo wiele normalnych osób, normalnych w takim sensie, że właśnie. Nie narzucają mnie jakoś tam swojego światopoglądu, są po prostu tacy, że. Mówi doksu, e sucha, e ja uważam, tak tak, mówimy. Doksu, słuchaj, ja uważam taki czapkę. Czy mówimy Doks, czy, czy mówimy nadal o weganach? Tak, tak, dokładnie tak, wiesz? Dokładnie tak. Mm, okay. Ja na przykład trenuję kung Fu, nie? i mm -hmm. mam na zajęciach osoby, które są właśnie weganami. Nie wegetarianinami, tylko weganami. Oni w ogóle właśnie nie spożywają tych produktów od zwierzęcych. Ale my mamy do siebie na tyle duży szacunek nawzajem, że no właśnie, wiesz, my nie chcemy siebie nawzajem na, nawracać, że tak się wyrażę, nie? Żeby oni po prostu mają totalnie gdzieś, co ja jem, ja mam totalnie gdzieś, co jedzą oni, nie? Natomiast właśnie rozmawiamy sobie często na przykład o naszej diecie, o tym, że słuchajcie, zjadłem to i to, i na przykład w tym tygodniu starałem się unikać tego i tego, i widzę podczas ćwiczeń, że łatwiej było mi robić to i to, nie? Oni mówią. Wiesz, na przykład ja miałam problem z tym i z tym. Ale z kolei, gdy jadłam to i to, to było mi z tym łatwiej. nie? Generalnie uważam, no, że dieta jest czymś rewelacyjnym no, i każdy człowiek no. powinien przykładać większą uwagę do jedzenia. I mówię to jako największy na świecie hipokryta prawdopodobnie, bo mam z tym ogromne problemy cały czas, żeby jeść cały czas zdrowo. Wiesz co, bo to jest tak, żebym bardzo chciał, nie? I naprawdę ja sobie mówię, że będziesz jadł to i to i to. Ja sobie robię trochę dobrego jedzenia i na przykład jem i tak znacznie lepiej niż Powiedzmy dwa lata wstecz, ale dalej mamy tyle różnych potknięć, że to jest jeden wielki dramat, czasami serio, ale no właśnie, ale z drugiej strony ja wiem, że gdy faktycznie tak cisnę, nie, ileś tam dni z rzędu to lepsze jedzenie zdrowe, które gdzieś tam sobie sam przygotuję, to jest mi lepiej, nie? Ale, ale no właśnie, potem jest takie kurczę, zjadłem coś, coś innego, zjadłem coś innego. To jest prawda, natomiast weganizm moim zdaniem nie włącza się do diet zdrowych. Jeżeli. Spo... Najlepszy dowód anegdotyczny. Wystarczy spojrzeć na to, jak z tego, co rozumiem, obecna weganka Greta, Greta Thunberg teraz wygląda. Ona była taką pucałowatą, dość słodką dziewczynką, bym powiedział. Dziewczyną, bo ona teraz już ma ponad 18 lat. No. E, natomiast od e, około roku, jeżeli się nie mylę, jest weganką i powoli zaczyna wyglądać jak kościotrup. Te wszystkie argumenty, że o Boże, bo to jest źle zbilansowana dieta, czy coś tam. No jeżeli ktoś myśli, że e, ta nie miała dostępu do żadnego Dietetyka, że tak sobie hopsiu przeskoczyła na weganizm, są moim zdaniem dość naiwne myśli. Weganizm nie jest zdrowy, taka jest moja prywatna opinia, e, oparta na prywatnych obserwacjach oraz na tym, co wiem na temat diety. Ja ostatecznie może też nie powinienem, nie powinienem się tak kategorycznie wypowiadać, bo jestem coraz grubszą świnią, ale to wynika raczej z tego, że nie mogę pójść na siłownię przez. Prawie dwa lata chodziłem dzień w dzień na siłownię. Na siłownię się zamknęły, bo jest lockdown, bo jest COVID, bo jest zaraza. Wiesz więc... co, a ja ci powiem, że ja właśnie pomimo tego lockdownu pandemii od września chodzę regularnie. Robimy to tak konspiracyjnie oh. bardzo mocno. Po prostu ćwiczymy wiem, dosłownie, wiem. ćwiczę przy zapalonych świecach i nie mamy w ogóle włączonego światła. Ty wiesz, ale naszym zaparzom <laughs> tego nie opowiadałem. Więc, więc, wam opowiem. więc wam opowiem, że ja naprawdę chodzę konspiracyjnie na salę gimnastyczną, zapalamy sobie świece i staramy się też właśnie trenować po, po cichu, tak my nie rozmawiamy jakoś szczególnie głośno czy coś. Nie wchodzimy w ogóle do budynku głównym wejściem, tylko się centralnie zakradamy od. Tyłu. Tak samo jak kończymy trening, nie wychodzimy wszyscy razem, tylko dzielimy się w takie małe trzyosobowe grupki, i w odstępie czasowym właśnie wychodzimy, rozchodzimy się po ścieżce, żeby tylko nie było, że hej gdzieś tam jakaś grupa wychodzi razem, ale tak robimy to i powiem Wam szczerze. Znaczy, ja do tematu pandemii podchodzę dosyć poważnie, tak generalnie. Ja wierzę, że jest wirus, który naprawdę zaraża, ale uważam, że też trzeba o siebie dbać, po prostu. Więc jeżeli na przykład macie jakąś możliwość poćwiczenia gdzieś z kimś tam na przykład samemu, to róbcie to, bo naprawdę bardzo szkoda eee. zdrowia, żeby no właśnie, tak sobie całe, ja znam całe osoby. całą kondycję spierdzielić, no. Ja, 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 ja całą sprawę korony tak brałem na pół serio. Znaczy, e, ja absolutnie nie wierzę w te teorie spiskowe, że tam, że wirus nie istnieje. Wirus istnieje. E, można dyskutować na temat jego niebezpieczności, na temat tego i jak bardzo on jest niebezpieczny. Natomiast moje podejście zmieniło się lekko po tym, jak dwie osoby, które znałem, zmarły e, na e, Covid. Z czego? E, obie osoby były mega wieprzami. Także to, to byli faceci, którzy tak kondolencje dla rodziny, jak wysłuchali. Przepraszam, że tak nazywam waszych zmarłych, ale byli mega wieprzami. Także e, osoby otyłe oraz osoby e, starsze definitywnie są osobami zagrożonymi. Także e, to sam fakt pewnie, że aho, znałem kogoś, kto by jeszcze żył, gdyby nie było tej zarazy, nie? Um, to prawdopodobnie zmienia trochę podejście człowieka, podejście człowieka do takiego wydarzenia, do pandemii. To prawda, wiesz, no właśnie, myślę, że generalnie ta pandemia w nas dosyć dużo pozmieniała, wiesz, w nas wszystkich. Natomiast no tak jak tłumaczę, nie? Ja mam takie podejście, że wierzę, że ta pandemia istnieje. Na przykład do sklepu, do kościoła założę maseczkę, nie mam z tym żadnego problemu, ale z drugiej strony ja też chcę poniekąd normalnie żyć, nie? Czyli chcę iść sobie na spacer, chcę iść sobie poćwiczyć. To jest też dla mnie ważne. Nie? Żeby w Niemczech nie przynajmniej w, w Berlinie. Szybkim, nie, nie zwariować w tym dzisiejszym świecie, nie? W Berlinie nie masz w tym sensie żadnego wyboru. Do żadnego sklepu nie zostaniesz wpuszczony, jeżeli nie masz maseczki. Eee, ćwiczenia są w tym sensie w jakimś fitness centrum niemożliwe, bo wszystko jest zamknięte dopiero w następnych tygodniach teraz. Będzie to wszystko otwierane ponownie. Także tutaj, nawet jakbym chciał, to wyboru nie mam. A ostatecznie, jakąś tą, ma jakoś tą maseczkę przeżyję. Mam nadzieję jednak, że tak pod koniec lata będziemy mogli się z nimi pożegnać. E, dobra, walku, słuchaj, dałeś mi generalnie taki pas, y, więc słuchaj, wiem, że coś pedałem, ale czy możemy <laughs> pogadać o cyckach? Po <laughs> prostu. <laughs> o cyckach? Znaczy, tak, tak ale, ale z, animowanych. Zwróćmy, zwróćmy wypadku, uwagę. No. Zwróćmy uwagę na to skąd um, jest ludzki pociąg do Dupy, e, do... <śled> No tak, bo ludzie, ludzie okay. nie, nie, nie rozumieją, czemu na przykład zatki są dla ludzi pociągające i to tak, tak, tak dla kobiet, jak i, jak i mężczyzn, tak dla gejów, jak i osób heteroseksualnych. Ewolucyjnie patrząc, był taki okres, kiedy nasz gatunek, albo raczej przodkowie naszego gatunku, e, podróżowali, poruszali się na czterech łapach, prawda? E, i w tym, no. Tak jak tak małpy dzisiaj, tak jak pawiany. E, I e, tak długo jak tak wyglądał nasz, jak to się mówi, modus, e, loco, modus, <noise> locomorti, nie mam pojęcia. E, sposób poruszania się. Tak długo e, nasza twarz, twarz naszych przodków, łącznie z nosem i ustami i oczyma, znajdowały się na poziomie dupy. Także e, samiec, patrząc na samicę, mógł podniecać się e, z racji tego, że e, jego głowa znajdowała się na poziomie organów rozroczych. Rozrodczych drugiego osobnika gatunku. Trochę jak u psów. Psy wąchają sobie dupy, bo w pobliżu dupy są też organy rozrodcze. Natomiast w momencie, kiedy nasi przodkowie Homo erectus prawdopodobnie stanął definitywnie na tylnych nogach, nasza głowa znalazła się na wysokości czego? Na wysokości głowy drugiej osoby, bardzo daleko od narządów rozrodczych. Samca samice, prawda? Także no. dopiero w tym momencie e, zaczęły kobietom rosnąć piersi. Ewolucyjnie to patrząc, e, piersi zaczęły rosnąć, e, by e, znaleźć się bliżej e, twarzy samca. To znaczy obecne istnienie piersi, obecny wygląd piersi również e, przypomina e, jest związany z tym faktem, że stanęliśmy na dwóch nogach że e, nasza dupa pozostała tam, gdzie ona jest. Natomiast e, potrzebny był jakiś sygnał erotyczny, który byłby blisko twarzy. E, dlatego dupa wygląda jak cycki. Są takie reklamy nawet, gdzie e, jest to parodiowane, że wydawało nam się, że widzimy biust, a tak naprawdę widzimy krocze, prawda? E, okay. Dlatego trudno jest się mężczyznom skupić, trudno mężczyznom skupić jest swój wzrok na oczach kobiety podczas gdy ona, gdy ona ma duży biust to jest nawet dla mnie w pewnym sensie dziwne, bo jeżeli kobieta ma e, e, tak duże cycki, że one są w tym sensie widoczne e, w dość oczywisty sposób to mi jest trudno patrzeć jej w oczy podczas gdy z przodu ma tyle e, drewna przed chatką. E, ewolucyjnie dupa jest tym, czym są cycki. Jeżeli ktoś uważa tę teorię za wyjątkowo dziwną, co ten Waldek teraz plecie, polecam sprawdzić, jak wygląda ewolucja, jak wygląda historia e, ewolucji piersi. E, fakt, e, fun fact, największą, e, największe piersi na świecie mają Amerykanki, z czego w ich przypadku jest to prawdopodobnie związane z Zbyt dużą ilością hormonów, różnego rodzaju, różnego rodzaju hormonów w mleku. To znaczy, hormony, które podajemy zwierzętom, e, są po części hormonami, szczególnie te hormony, które działają na inne ssaki, działają również na nas. E, także e, <laughs> pobocznym efektem tego, że szprycujemy zwierzęta hormonami, jest to, że szprycujemy samych siebie hormonami. To ma na przykład wpływ na to, że e, populacje niektóre ludzkie stają się powoli odporne na antybiotyki, albo raczej, że niektóre populacje bakterii stają się odporne na antybiotyki, bo szczepimy zwierzęta, prawda, dajemy zwierzętom antybiotyki, także my sami stajemy się odporni. No i jednym z takich ubocznych efektów szprycowania zwierząt hormonami oraz antybiotykami jest to, że ludzie, którzy spożywają mięso oraz mleko, wytwory takich zwierząt, też się w pewnym sensie zmieniają i jedną z takich populacji jest populacja amerykańskich kobiet, która z tego, co rozumiem, ma największe piersi z kobiet na świecie i jest to prawdopodobnie wynik e, działania e, hormonów wzrostu różnych hormonów na ludzi, na krowy. Okej. Okay, no ale, ale no, taki no mały jak, 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 jak <laughs> ale jak okay, powiedziała. Okej. To jest jak, ciekawe, no? Jak no, powie to, ciekawe. Jak, jak jak powiedziała Sylwia Szpurek, e, krowy są najbardziej dyskryminowanymi kobietami, więc może nie powinniśmy zatrzeć różnicy między krowami a kobietami, bo ostatecznie one love, wszyscy jesteśmy, e, wszyscy jesteśmy zwierzętami. Dlaczego rozróżniać kobiety i zwierzęta pozaludzkie? Oh, to jest ciężki <laughs> temat. Bardzo się nie zgadzam z takim stanowiskiem. Ale wiem, że ty też w zasadzie nie, więc to zostawmy. Skupmy się na cyckach, po prostu na cyckach loli. <grych> na cyckach loli, czyli laski królika Baxa, gdyby ktoś nie wiedział. Słuchajcie, ostatnio w necie była bardzo duża drama, nakręcana m.in. przez Artura Dziambora, na dobrą sprawę. Chodzi generalnie o to, że był taki film, który Polacy mogą ko kojarzyć jako kosmiczny mecz. Był to film z Michaelem Jordanem i no właśnie, postaciami znanymi z Looney Tunes, czyli właśnie królikiem Baksem, Kaczorem Dafim, Lolom oraz innymi bardzo popularnymi postaciami z tej serii. I no, właśnie, okazało się, że powstaje druga część. Powstaje druga część. Ale zmieniono wygląd królika Loli, i wyszło na to, że właśnie ten jej wygląd będzie taki już znacznie mniej seksowny, tak? Będzie znacznie mniej seksowny, na czym bardzo mocno ubolewał Artur Dziambor, który jak podkreśla miał zajebiste dzieciństwo i za jego czasów króliki wyglądały tak, jak powinny wyglądać animowane króliki, czyli miały cycki, tak? Nie, ale chodzi o to, że no właśnie Lola wygląda i i tak szczerze, moim zdaniem ta nowa Lola też wygląda kiepsko, po prostu, ale nie dlatego, nie, że nie ma seksa pilu. Ja nie, stary, ona ma Stara grać w koszulkurce, a nie ma, przy... nie ma kolan. Nie ma. Nie, wszystkim nie, kolan. Nie, 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 nie. Stara Loli, stara Lola, i to przyznaję ja, jest sexy. Stara Lola jest bardzo ruchable. Natomiast nowa Lola wy wygląda jak twoja stara ciotka, jak twoja chrzesna. Nowa Lola jest fuj, stara Lola jest cacy. Ale wiesz, co jest z tym wszystkim najlepsze? Że po mecie lata to zdjęcie, które porównuje tego starego królika z tym nowym królikiem. I wiesz, co? Jakbyś sobie włączył właśnie kosmiczny mecz, to nagle się okaże, że ten królik wyglądał inaczej, że ona też, znaczy ona była seksowna, nie? Jak sobie to właśnie włączyłem, dosłownie wczoraj? Wczoraj. Jakiś tam fragment. To... Jak słuchałem tej rozmowy właśnie Loli i Baksa, nie? Jak ona tam mówi do niego, tylko nie mów do mnie lalka, to jest takie coś, że, okej, okay, rozumiem o co tu chodziło, rozumiem o co tu chodziło, tylko, Kurczę, jak byłem dzieckiem, to totalnie nie przeszkadzało. Z jednej strony nie chcę drzeć Szadek, Pan Dziambor, że o matko, gdzie moje cycki o królika", nie? gdzieś tam ten, Nie chcę tak robić, bo nie chcę tak robić. A z drugiej strony mam takie, ta postać po prostu nie wygląda dobrze. Ta nowa postać nie wygląda dobrze, nie? I mam coś takiego, że no właśnie, czy to mm. trzeba było aż tak radykalnie zmieniać. I bardziej, że powtarzam, ja. to co lata po socjalach, to jest fake. Ta lola, dawna lola, ona tak nie wyglądała. E, Naprawdę, na YouTubie, jest... na YouTubie, jak sobie wpiszecie lola Space Jim, to zobaczycie, jak ona faktycznie wyglądała. I serio. Nie tak jak z tego zdjęcia, które krąży po sieci. Mm, to jakiś furas, co sobie przerobił do własnych potrzeb, że tak się wyrażę. Ale nie, w rzeczywistości ona nie wyglądała aż tak. Naprawdę nie wyglądała aż tak. I też rozumiem reżysera, który gdzieś tam powiedział, że Lola to jest taka postać która najbardziej przypomina człowieka ze wszystkich postaci z. Co za bzdura? Nie, ale to jest poniekąd jest prawda, wiesz? Bo na przykład. To jest jedyna postać, która jakoś tam w Nie, 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 doks, 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 nie, 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 W nie, 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 są nie, nie, Także, jak okay, ale chodzi jak mi o te zwierzęce postaci, chodzi mi o te typowo zwierzęce postaci, że z tych zwierzęcych postaci ona najbardziej przypomina człowieka i ja bym się z tym w sumie zgodził, wiesz? W, no na najbardziej... w jakim sensie? W jakim sensie? W takim sensie, że nie jest jakoś przejaskrawiona, wiesz? Że na przykład w przypadku dafiego, mamy taką jego mowę bardzo to mocno jest tylko specyficzną... dlatego No. To jest tylko dlatego, bo wszystkie inne postaci praktycznie w tym Space Jam są postaciami, które istniały przynajmniej od. Lat 50., od 60., i są stereotypami. Także Elmer Fat jest stereotypem. E, Tweety jest stereotypem. Babciad, która trzyma Tweety, jest stereotypem. Natomiast Lola, jeżeli się nie mylę, jest wynalazkiem stworzonym dla tego filmu, prawda? A nawet jeżeli była, pojawiała się wcześniej w jakichś kreskówkach czy komiksach, to po prostu była bardzo mało wyrzeźbioną postacią. Ona jest dopiero po raz pierwszy w sensowny sposób, jako. Jako rozrywka dla ojców, którzy zaciągnęli za, za swoje dzieci do kina, które, którzy zostali zaciągnięci przez swoje dzieci do kina, e, ona jest postacią, która jest najmniej parodią, bo, nie po, bo pochodzi z lat 90. A nie jest lat 60. kiedy były bardziej w tym sensie dopuszczalne, były bardziej oczekiwane parodie postaci. Wiesz co, powiem Ci, że nie jestem pewien, gdy Lola się pojawiła po raz pierwszy, bo ja ją generalnie kojarzę. Z ja też nie jestem pewien. Ja ją kojarzę. By, ja byłem na tym filmie w kinie, ty jeszcze byłeś za mały, bo tak o, fa fan okay. fakt, fan, <laughs> fan fact dla słuchaczy. E, Smart na chlee 25 lat, tak? Ja mam 35. No. Ja, ja nie miałem ja... urodziny swoją drogą. Za chwilkę mam 26. 6, no. <grym /dyskowni> uh, ja mam we wrześniu dopiero, także e, ja byłem na e, kosmicznym meczu, kiedy byłem z rodzicami na wakacjach nad morzem, w Finu ujściu, e, To była bajka, która na mnie i na moją seksualność miała duży wpływ. Ja pamiętam, no, było parę scen, które ja interpretowałem, które są de facto bardzo erotyczne. Także ja, ja, ja stoję absolutnie po stronie Jambora. E, bring the tits back. <grym /dyskowni> Jest co ja mówię, ja nie stoję po stronie Dziambora w takim sensie, że on, to za, on za bardzo do tego podchodzi moim zdaniem. Wiesz, mi się to nie do końca też podoba co on robi, z drugiej strony też podkreślam, że mi się nie podoba ten nowy królik, którego stworzono na potrzeby nowej części, ale ta Lola miała, ona miała bardzo fajny charakter. Ja w ogóle lubię coś takiego w starych bajkach, w starych filmach, że gdy je oglądałem jako dzieciak, Totalnie nie czaiłem pewnych aluzji, pewnych nawiązań, a teraz je oglądam po latach i mam, to ten żart też można było odebrać w ten sposób. Po <grym> prostu, że hej, to było takie mrugnięcie oka do starszego widza, który zabrał na film swoje dziecko nie? i pokazał, no tak, że bo... hej, to też można właśnie, mówię, w dwójnasób odebrać. To było coś pięknego. Serio, to było bo coś pięknego. W latach 90. Zanim ja w bardzo ogarnęło tak, nas szaleństwo. No. Ja też. W latach dziewięćdziesiątych, zanim ogarnęło nas szaleństwo gender, gdzie, zanim ogarnęło nas takie neofeministyczne szaleństwo, ludzie rozumieli, że są, że e, do kina idą dwie, do kina na bajkę idą dwie kategorie osób. To znaczy idą dzieci. Dla których trzeba przygotować w tym sensie taką wholesome, taką pozytywną historię, natomiast dzieci 6-latek czy 10-latek ostatecznie z reguły nie biega sam, także z tym dzieckiem pójdzie do kina rodzic. No i trzeba też przygotować jakieś mrugnięcie dla rodzica, żeby oczywiście, ten że tak, film oczywiście. był, dwu, żeby miał był wartościowy, ale też żeby nie był nudny. Także najlepsze filmy są takimi filmami, które można interpretować na wiele sposobów. I w dzisiejszych czasach, jak zwróciła uwagę jedna moja znajoma, kobiety mają bardzo dziwną taką taki bardzo dziwny vibe, taką, taką bardzo dziwną aurę seksualną, są albo wykastrowane w pewien sposób, są takimi e, bezpłciowymi konstruktami, a jeżeli są seksualne, to są przerysowaniem, są parodią samych siebie. Prawdopodobnie to jak transseksualiści. E, I e, w filmach lat dziewięćdziesiątych kobiety potrafią być Ludźmi, potrafią być niezależne, natomiast też nie są pozbawione swojej seksualności. Także ja absolutnie nie, nie popadam praktycznie nigdy w pułapkę nostalgii, bo się wychowałem na latach 90. Natomiast tęsknię za tym, e, tym, to, tym aspektem lat 90., że ludzie mogli być ludźmi e, w pełni znaczenia słowa człowiek, to znaczy. I być osobami, i być też istotami seksualnymi. Także dla mnie lata 90. były szczytem, a jeżeli chodzi o, o to, jak postrzegano równość płci, między innymi. Okej, okay, rozumiem, o co ci się rozchodzi. Jak najbardziej to rozumiem. Wiesz co ja na przykład jestem typem nostalgicznym człowieka bardzo mocno. Ja lubię wracać do tego, co już było, rozpamiętywać to sobie tak troszeczkę, ale. No w przypadku kosmicznego meczu mam także że stop, raz, że ja nie czekam na tą drugą część, bo jakoś tak wewnętrznie czuję, że będzie kiepska. Ja mam wrażenie, Oczywi że jak o, oczywiście, odświeżają że jakieś części po latach, na przykład ostatnio, i naprawdę podchodzimy do tego filmu totalnie neutralnie, naprawdę totalnie neutralnie, oglądałem Pogromców Duchu w tej kobiecej wersji. O, o, Kiedyś tam było w telewizji, o, włączyłem, miałem takie a dobre obejrzenie i naprawdę totalnie neutralnie, bez żadnego o nie, zamienili facetów na laski, to musi być beznadziejny film, oglądam, żeby się z tego śmiać. Nie, autentycznie włączyłem, chciałem spędzić dobrze czas przed telewizorem. Nie dało się, matko, nie dało się. Tak mi zabili te serie, że to jest jakiś dramat, że nagle, wiesz, miałem wrażenie, że jest po prostu, to jest film, który ma być jakąś manifestacją poglądową, po prostu, pokazaniem, że patrzcie, tu są silne, niezależne kobiety, które potrafią wszystko to co mężczyźni. Matko, pokażcie mi, jak walczą z tymi du duchami. Po prostu, o to tu się rozchodzi. To chcę widzieć, tak? I nie dostałem, znaczy dostałem to w jakiejś tam części, ale mówię. Taki był ten film dla mnie pełen takiego niepotrzebnego patosu, którego w ogóle nie było w poprzednich częściach. Dla mnie na tym to strasznie straciło. Ja nie czekam na Kosmiczny Mecz 2, chociaż uwielbiałem część pierwszą. Miałem ją na wideo i oglądałem ją wiele razy. I nie wyrosłem na furasa, fu o dziwo, <noise> także da się, ale. Ale no mówię, na tą drugą część kosmicznego meczu nie czekam, jakoś mam takie bardzo złe przeczucia. Może kiedyś obejrzę, nie mówię, że nie, ale na pewno nie na premierę, Może kiedyś gdzieś tam będzie w telewizji, czy coś, to sobie po prostu włączę i wtedy luknę. Albo na Netflixie, czy co, co cokolwiek. Ale tak na teraz, na teraz raczej nie. Wobec to może w ogóle zostawmy już ten kosmiczny mecz, te, yy, tą lolę je, je, je. i to wszystko. Jezus. Chyba że to się ale... jeszcze dorzucić. Ja, ja bym chciał dorzucić jedną rzecz. Okay, skąd, e, bo, skąd pochodzi e, łączenie e, no. loli, Lolity z pedofilią? Bo na chwilę obecną, bo, to jest może bardziej fun fact, nie wiem czy Ty to zgadniesz. E, na chwilę no. obecną, Lolita, e, Loli e, jest to rodzajem pornografii rysowanej, e, heteroseksualnej. Związanej z małymi dziewczynkami. E, nie wiem, czy Ty wiesz na przykład, nie wiem, czy wiedzą słuchacze, skąd w ogóle pochodzi pierwsze połączenie e, Lolity z pedofilią? Nie mam pojęcia. Powiedz, że się nigdy nie interesowałem tym tematem jakiejś zaskakującej. Ja, te, no. ja też nie, ale studiowałem slawistykę. Także e, Lolita e, jest książką napisaną przez Nabokowa. E, Nabokov był e, rosyjskim pisarzem, który wyemigrował do USA, i Lolita jest książką de facto napisaną po angielsku. Opowiada e, fikcyjną, fantazyjną historię mężczyzny, który, który fantazjuje na temat młodszej kobiety. I e, jednym z najbardziej znanych faktów na temat samej książki jest jej początek: Lolito, światło mojego życia. Płomieniu mych lędźwi, mój grzechu, moja duszo. Lo-li-ta. Czubek języka schodzący w trzech stąpnięciach wzdłuż podniebienia, aby na trzy trącić o zęby. Lo-li-ta. Voilà. Lo Takie są porządek książki, do, okay. której, do której... do którego do której przeczytania zachęcam. Tak naprawdę... Otwartym pozostaje pytanie, czy to chodzi o nieletnią dziewczynę, czy cokolwiek kiedykolwiek miało miejsce. Książka bardzo ciekawa, na boków ciekawy autor polecam ogólnie. Z tego, o czym wspomniałeś, to sobie skojarzyłem tę książkę, w sensie wiem, że ona istnieje, chociaż przyznaję szczerze, że ja jej nie czytałem. Może muszę nadrobić, ok, może muszę to nadrobić. W każdym razie jest jedna sprawa, która krąży po Polsce i teoretycznie jest o niej głośno. Inni twierdzą, że nie jest o tym głośno, inni twierdzą, że nie wiadomo o co w tym wszystkim chodzi. A mówię konkretnie o tych antyaborcyjnych billboardach, które krążą po Polsce, bo jest to bardzo duża kampania. Jestem przekonany, że każdy Polak gdzieś tam się na to już natknął. Są takie dwa rodzaje plakatów. Pierwszy to jest po prostu taki billboard z obróconym do góry nogami dzieckiem, który znajduje się w. Umocowanej macicy o takim symbolicznym kształcie z serca. Natomiast są jeszcze nowe plakaty, takie troszeczkę nowsze, takie nowsze billboardy, i one mają taki napis Kochajcie się, mamo i tato. I tam jest taki wymalowany czerwoną farbą na białym tle napis. I w przypadku tych pierwszych billboardów, odpowiada za nie Fundacja Nasze Dzieci, Edukacja, Zdrowie i Wiara, jeżeli dobrze pamiętam nazwę. Natomiast w przypadku tych drugich nowszych plakatów, jest to wspólnota trudnych małżeństw, Sychar. I wiesz, co dla mnie ja tak troszeczkę myślę, że w tych paru pierwszych odcinkach podcastu dość dużo, dość dużo, właśnie dość mało, yy, mówiłem o takich tematach stricte katolickich, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast w tym konkretnym przypadku chciałbym powiedzieć, że dla mnie ta kampania jest piękna. Naprawdę, dla mnie to jest piękna kampania, która ma sens. I gdy widzę te lewicowe wpisy, to lewicowe oburzanie się na tę kampanię, to mam takie coś, że ale złość ten szatan. Dosłownie, po prostu, ale wściekłość to u was spowodowało, że to jest tylko tylko widok dziecka, tak? Dziecko po prostu w sercu. Dajmy załóżmy to jest serce matki, że nie ma żadnego napisu, nie ma żadnego nawoływania, nie ma nic. To jest tylko jakiś tam obraz. Obraz, który w ogóle stworzyła kobieta, która jak sama przyznaje, jest pro-choice. I tu mam taki znowu takie jest taki trochę chichot boży, że kampanie pro-life Wsparła bardzo mocno kobieta, która prolej wcale nie jest. I to jest, mówię, taka trochę przewrotność tego wszystkiego, że Pan Bóg potrafi działać przez naprawdę różne osoby. I mówię, może to jest jakieś tam moje wynaturzenie z wiarą, czy coś. Ja, ja, ja wiem, może na wiem, walne, nie, że to jest niewiadomo, może tego się No, To, no. to nie wiara jest wynaturzeniem, to wojująca teizm jest wynaturzeniem. Okej, okay, dobrze, to wyjdźmy z takiego założenia. Wiesz, w każdym razie, ostatnio czytałem w necie, że ktoś tam podliczył, że, hej, ta kampania kosztowała około 10 milionów złotych. 10 milionów złotych kosztowały te wszystkie billboardy, które widzicie na ulicach waszych miast. I wiecie co? Te billboardy, ta kampania była ufundowana z pieniędzy prywatnych. Razem za tym stały dwie fundacje, po prostu to były dwie fundacje, które się tym wszystkim zajęły. A dwa, że na czele jednej z tych fundacji stoi pan, który nazywa się Mateusz Kłosek. Mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwiska, ale chyba nie. Mateusz Kłosek to jest jeden z najbogatszych po Polaków, tak generalnie. On na 100% jest w tej setce najbogatszych Polaków. Jest osobą wierzącą i właśnie on tę kampanię ufundował. Więc to nawet nie jest tak, że nagle pojawiła się jakaś kampania, za którą stoją nie wiadomo jakie pieniądze, nie wiadomo skąd. Nie, te kampanię ufundował po prostu katolik, który miał ochotę na ufundowanie takiej kampanii, to po pierwsze, i już, na, już nawet z takiej pozycji stricte libertariańskiej, tak? Jeżeli to są pieniądze prywatne, jeżeli była jakaś powierzchnia reklamowa do wynajęcia, jeżeli robimy kampanię reklamową, która totalnie nie ma żadnych, żadnych nienawistnych haseł, to skąd ten ból? To skąd ta złość? Ja, 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 ja ci bardzo chętnie odpowiem skąd, bo Dawaj. pamiętaj, że, też, no. pamiętaj że w świecie absurdalnym mówienie prawdy jest aktem nienawiści, także... E, przedstawianie ciąży która absolutnie jest zdrową częścią natury ludzkiej przedstawianie ciąży w świecie szaleńców w świecie klaunów jako czegoś dobrego jest aktem nienawiści pamiętaj, że mówimy o ludziach dla których ciąża spada z nieba dla których ciąża jest dla których płód jest pasożytem dla których ciąża jest gwałtem na kobiecie Oczywiście, że w takim świecie, w świecie takich ludzi, przedstawianie e, ciąży, e, stanu błogosławionego, rozwoju nowego człowieka e, jest e, aktem nienawiści. A jeżeli chodzi o te pierdolone narzekanie, że, że ktoś wydał pieniądze na coś, co uważał za pozytywne, pamiętajmy może o tym ustępie z Nowego Testamentu. A gdy Jezus był w Betanii w domu Szymona Trędowatego i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała mu olejek na głowę. A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą: po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. Taka jest natura osób, którzy narzekają na wydanie pieniędzy na kampanię. Która broni osób nienarodzonych. To są Faryzeusze, to są e, ludzie wredni, to jest Judasz, który narzeka, że pieniądze poszły na coś, na co de facto oni by pieniędzy nie wydali, ale pieniądze poszły na coś, co im się nie podoba, więc twierdzą, że można było te pieniądze wydać lepiej. E, dlaczego nie rozdano ich na biednych? Dlaczego nie rozdano ich na dzieci? Boże, w Afryce dzieci głodne chodzą, także to jest obłudne, to jest faryzejskie narzekanie. E które maskuje prawdziwy powód ich oburzenia. Prawdziwy powód ich oburzenia jest taki, że pokazano prawdę, że pokazano, iż ciąża nie jest niczym złym. To jest coś, co jest im solą wokół, to jest coś, co jest w tak, To jest coś, tak, czego nie no. mogą znieść. Dobra, więc to po prostu yy, rażę się totalnie zgadzam z tym, co powiedziałeś, i cieszę się, że właśnie ten fragment zacytowałeś. Natomiast odnoszę, odniosę się tylko do tego, że dlaczego te pieniądze nie poszły na coś innego, to tylko chciałbym dodać, że właśnie pan Mateusz Kłosek, on również ze swoich prywatnych pieniędzy zajmuje się remontowaniem domów dziecka, czy też dofinansowuje Także to nie jest tak, że on tylko raz dał pieniądze na kampanię, jakąś tam billboardową, tylko on też aktywnie finansowo wspiera takie bardzo praktyczne działania. I wiesz, co w ogóle dla mnie to jest taki trochę absurd, że wcześniej było narzekanie, dlaczego organizacje pro-life mają takie agresywne gra grafiki, że pokazywanie tego dzieciom to jest w ogóle, jak wiesz, chodziło o te takie zdjęcia właśnie faktycznie, nie? Z procesu aborcyjnego, że tak się wyrażę jak tam właśnie wygląda usunięty płód i w ogóle a teraz popatrz, i wtedy było właśnie narzekanie, że o, dlaczego takie agresywne grafiki, że to nie tak a teraz te grafiki są piękne i narzekanie jest takie samo a może nawet jeszcze większe i dlatego uważam tę kampanię za piękną naprawdę uważam tę kampanię za piękną bo dla mnie to jest pokazanie hej, patrzcie patrzcie, po prostu pokazujemy wam pewną prawdę, tak i nie komentujemy jej. My jej nawet nie komentujemy. My was nawet do niczego nie zachęcamy. Po prostu są pewne obrazy, które musicie widzieć. I jaki jest gniew, jaka jest agresja, jakie jest narzekanie. A, 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 a wiesz co będzie? A, wiesz, a w, w, wiesz, wiesz co się teraz stanie, bo ty mówisz, że to są obrazy, który, które oni muszą widzieć. A moje przewidywanie jest takie i ono na, jest potwierdzone pewnym. Postem jednego z najbardziej popularnych Instagramowych kont lewicowych. E, tego konta nie chcę nazywać, e, bo na reklamę nie zasługuje. Prowadzi je zaburzona kobieta, która myśli, że. E, mm, darujmy sobie komentarz, jeżeli chodzi o to, kto go prowadzi. E, post przed około dwóch godzin, poczekaj, teraz sprawdzę. Tak, dwie godziny temu e, pokazuje fragment tylko. Tego e, jednego z tych plakatów, tak jakby sam plakat był czymś obrzydliwym, czego nie można pokazać, e, i na tym e, poście widzimy, na tym zdjęciu widzimy e, dwa komentarze: każdy może wydawać swoje prywatne pieniądze jak chce, chyba że coś się zmieniło, mówi jeden dymek, natomiast drugi dymek mówi: tak. Każdy może wydawać swoje pieniądze jak chce, ale gdy wpływa to na przestrzeń publiczną, która należy do nas wszystkich, mamy prawo wyrazić swoje zdanie, bo gdyby ktoś swoimi prywatnymi pieniędzmi zaczął budować bloki na środku w centrum miasta, czy to byłoby okej? Okay? Także moje przewidywanie jest takie, że Lewica będzie próbowała bezczelnie i w skurwiały sposób, na który tylko obecną Lewicę stać, wprowadzić jakąś ustawę krajobrazową, która zakaże de facto e, publikowania tak zwanych treści kontrowersyjnych i to będą akurat treści wymierzone w przeciwko akcję pro-life. Jeżeli chodzi o sam pomysł budowania bloków na środku drogi w centrum miasta, jest to oczywiście porównanie kretyńskie, które zaakceptować mogą jedynie osoby, które dawno temu już pożegnały się z jakąkolwiek logiką, bo, e, pokazanie plakatu, który wyraża naszą opinię pro-life, nie ma żadnego podobieństwa do budowania bloków na środku drogi. Oczywiście, że budowanie bloków na środku drogi jest kratyńskim pomysłem, jest czymś, czego nie można, e, na co nie można pozwolić, natomiast hmm, pokazywanie plakatów, które przedstawia naszą opinię, nie jest, nie ma żadnego podobieństwa między tymi dwoma zjawiskami, natomiast... Ta furia, którą plakaty antyaborcyjne, albo raczej plakaty pro-life wywołały u lewicowych aktywistów, pokazuje mi, że będą oni starali się, tak jak robią to w każdej innej dziedzinie życia, będą starali się oni e, ograniczyć wolność słowa, e, wolność wyrażenia, wolność wyrazu w tym wypadku i tu się z tobą zgadzam absolutnie wiesz, to jest właśnie coś takiego, że tyle czasu słyszeliśmy o tym, że po prostu przeszkadzają nam takie agresywne plakaty które fundacje pro-life pokazują, że po prostu nie chcemy, żeby dzieci to widziały czy coś tam, nie? a gdy w końcu są takie, bardzo mówię piękne plakaty, które nawet nie mają często podpisów to nagle jest problem nagle jest wielki problem, nagle jest wielka burza i mówię, dla mnie to jest właśnie Waldek autentycznie. Słuchajcie, wszyscy, dla mnie to jest coś wspaniałego, że takie właśnie małe gesty, takie małe plakaty, billboardy, grafiki, takie właśnie drobne jakieś tam obrazy potrafią wywołać tyle gniewu, tyle burzy, tyle wszystkiego. Mówię, dla mnie to jest piękne. A wiesz, dla mnie jest to skurwiałe, bo przypomina to mi to, z czym niby lewica, ja jeszcze kiedy byłem na lewicy. E, z czym Lewica chciała walczyć od lat, bo to, to jest dokładnie ta sama retoryka, której używa młodzież wszechpolska, polska której używa Kajagodek, żeby chcieć zabronić parad. E, ja parat równości nie lubię. Uważam, że są kretyńskim pomysłem przekonywania do normalności mniejszości seksualnych. Uważam, że są debilnym pomysłem ogólnie i bardziej szkodzą niż pomagają. Natomiast z racji tego, że cenię wolność, to uważam, że one powinny prawo mieć miejsce. E, natomiast z tych, od tych grup oraz osób, e, które starają się wymusić na innych swoją opinię. Na przykład właśnie, jeżeli chodzi o młodzież Czech Polską, jeżeli chodzi o medie narodowe. Eee, ja, ja tutaj też zaznaczam, ja, ja, ja nie myślę, że Młodzież Czech Polska, czy Medya narodowe są złe, czy coś takiego. Mówię tylko o tym jednym ich argumencie. Eee, ja no. mówię, że nie powinno zakazywać się parówności, bo się komuś nie podobają, ale tak samo nie powinno się zakazywać. Nie powinno się zakazywać plakatów e, antyaborcyjnych, bo ktoś może się poczuć źle. Mnie to zwyczajnie nie obchodzi. Tak samo jak nie, to nie jest argument. I am offended to mi się nie podoba nie jest argumentem. Ja bardzo się boję boję się szczerze, że w następnej dekadzie, w następnych latach to. Zgrupiałe, ogłupione pokolenie wychowane na TikToku oraz na niedorozwiniętych postach na Instagramie będzie używało tego jako argumentu. To mnie obraża, dlatego musi to być zakazane. To jest coś, jest argument, którego używała, używały pewne frakcje na prawicy przez długi czas. Argument, który prawdopodobnie w dużej, w dużej mierze sprawił, że ja byłem lewicowym aktywistą, bo mhm. nienawidzę tego argumentu. Nienawidzę szczerze całą moją osobą argumentu tego, że powinno się czegoś zakazać, bo się komuś coś nie podoba. Obraża. Dokładnie. E, tu masz, Waldek, rację absolutnie. Tego argumentu ja naprawdę zgadzam używa, z używa teraz lewica. No, prawda, tutaj, totalnie, no, tutaj, tutaj się totalnie rozumiem. To będzie Wiesz? argument, którego no. lewica będzie używała teraz non-stop. To obraża uczucia, to naraża kogoś na stres mniejszościowy, e, to popycha ludzi do samobójstwa. E, mark my words. To będzie, to będzie argument używany teraz non-stop przez lewicę. Wiesz, co ja, jeżeli dobrze pamiętasz, e, w zeszłym naszym odcinku, czyli tym emitowanym dwa tygodnie wstecz. Rozmawialiśmy właśnie między innymi o tym całym obrażaniu. Tak, ja o tym troszeczkę powiedziałem, że mnie właśnie najbardziej irytuje to, że teraz nas już wszystko obraża, nie? I nie możemy właśnie mówić rzeczy, które kogoś tam obrażają. Tylko kurczę, kurczę, No, my żyjemy w takim świecie, który, w którym zawsze będzie coś, kogo kogoś będzie obrażało. No i trudno, i z tym trzeba się pogodzić. Po prostu trzeba sobie gdzieś tam w sobie wyrobić taką troszeczkę gruboskórność i odporność na właśnie te wszystkie słowa, które nas gdzieś tam zabolą, ukłują. Ja naprawdę nie chciałbym żyć w takim przewrażliwionym świecie, gdzie będziemy się bali powiedzieć czegokolwiek, bo może to kogoś obrazić. Wiesz, ja na przykład nie jestem osobą, która lubi kogoś obrażać, tak? bo niespecjalnie, prawdę powiedziawszy. Ja wolę też żyć sobie w, z, z ludźmi w zgodzie. Natomiast ja rozumiem to, że ktoś ma inne zdanie, rozumiem to, że ktoś jest na przykład sta stanowczy w zdaniu, które gdzieś tam sobie wyraża. Na ostatnim czasie rozmawiałem właśnie z paroma osobami, które się ze mną totalnie nie zgadzały w pewnych kwestiach, tak totalnie. Ale sobie rozmawialiśmy i było bardzo okej, okay, wiesz. Po prostu ja myślę, że to jest często kwestia dystansu. Mówię, naszym... Naszemu społeczeństwu coraz bardziej brakuje dystansu moim zdaniem. Po prostu, że już wszystko tutaj szukamy jakiegoś ataku na siebie, czegoś. Nie no, matku, ja się z Tobą nie zgadzam po prostu, czy to znaczy, że się ja nie lubię, czy że ja bym chciał się odbierać jakieś prawa. No, no nie no, po prostu się z Tobą nie zgadzam w tej kwestii, i już po prostu nie zgadzam się, nie zgadzam się. I, i, i kropka, bez żadnego jakiegoś tam dopatrywania się tym, nie wiadomo czegoś. W każdym razie. Wiesz, wiesz, no, no tak, w, 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 wiesz, dlaczego lewica myśli, że ma absolutystyczne, absolutne prawo do dyktowania, co może być powiedziane albo co nie? Dlatego, bo oni myślą, oni są przekonani święcie, że ich ideologia jest nauką. To znaczy, mhm. e, jeżeli chodzi o wiarę, to różne wyznania są często w stanie się wzajemnie tolerować ponieważ katolicy wiedzą, że i wyznają, że ich wiara jest wiarą. I e, tak długo jak muzułmanie uważają, że ich wiara jest wiarą, tak długo będą mogli żyć z katolikami. Natomiast ten, który e, ta grupa, która będzie mówiła, że nasza nasz światopogląd e, jest faktem ta grupa będzie nienawidziła jakiegokolwiek sprzeciwu, no bo jaki sprzeciw może cierpieć rzeczywistość? Nie? Jaki, jaką różnicę jest w stanie znieść fakt? Jeżeli ktoś myśli, że jego patrzenie na świat jest jedynym akceptowalnym, ten nie będzie akceptował opinii innych, dlatego i, katolici, i muzułmanie per se mogą żyć e, między sobą mogą żyć ze sobą i obok siebie natomiast w momencie kiedy e, lewica myśli, że ich definicja płci czy ich definicja e, nie wiem e, tożsamości, e, narodu e, czy e, tego e, co, to, co to są prawa człowieka tak długo jak oni myślą, że ich światopogląd jest faktem, tak długo oni nie będą w stanie tolerować innych. Coś z tym jest. Wiesz, jeżeli pozwolisz mi jeszcze wrócić do tych plakatów aborcyjnych, jako tylko takie podsumowanie. Obiecuję, że to już będzie podsumowanie. Tak. Do ciebie i do słuchaczy, bo chyba ani ty, ani słuchacze tego nie wiedzą. Ja w swoim czasie brałem udział w egzorcyzmach. Po prostu brałem udział oh. w tych. Tak, tak, tak. Ja byłem, powiedzmy, asystentem egzorcysty, że tak się wyrażę. Jak się walczy z, ze złymi duchami, demonami? Za pomocą miłości. To jest w tym wszystkim najmocniejsze, tak naprawdę. Trzeba bardzo mocno kochać drugiego człowieka, żeby po prostu o niego walczyć. I myślę, że ta kampania właśnie to robi, bo to jest kampania pełna miłości w moim mniemaniu. Jest pełna miłości i właśnie. Ta miłość tak bardzo boli tego złego ducha, tak bardzo odbija się na tych osobach, które mają gdzieś tam te właśnie totalnie sprzeczne przekonania, że im grafika, która mówię, grafika bez podpisu, bez jakiegoś konkretnego nawoływania do czegoś wywołuje właśnie taki gniew, bo w niej jest miłość, po prostu. I dla mnie, do tego ta kampania jest właśnie piękna. Bo walczy ze złym za pomocą mi miłości. Te wcześniejsze billboardy, one mi samemu nie do końca pasowały. Jestem osobą pro-life, przyznaję, jestem osobą pro-life, ale ta kampania, która była wcześniej dla mnie samego, często była taka właśnie nie do końca adekwatna. W sensie, samemu sobie zadawałem pytanie: kogo ma to w zasadzie przekonać? I wydawało mi się, że nikogo Natomiast ta jest zupełnie inna, i widzę po samym właśnie pobudzeniu niektórych środowisk, że ona faktycznie działa. I jakoś tak troszeczkę nie wiem, dlaczego mi się nasunęło takie porównanie do egzorcyzmu, tak to troszeczkę odczuwam, wiesz, że to jest właśnie taka walka za pomocą miłości właśnie, że. To jest jakiś tam nasz konflikt, znaczy konflikt, jakieś nasze starcie. O, to jest super określenie to jest nasze starcie z jakąś drugą osobą, jakąś drugą siłą, totalnie różną od naszej, ale my walczymy miłością, właśnie. Nie piszemy, że ktoś jest gorszy, bo w tej kampanii nie ma żadnego słowa o tym, że ktoś jest gorszy, czy ktoś jest lepszy. To jest po prostu pokazanie prawdy. Jeżeli ta prawda jest miłością, to to jest coś pięknego. I to jest moje podsumowanie tej kampanii właśnie. Z prywatnych pieniędzy kampania ogólnokrajowa, którą po prostu ktoś zafundował i moim zdaniem zrobił w sposób rewelacyjny i jestem nią zachwycony. To tak po prostu ode mnie prywatnie. Ja jestem, ja jestem tą kampanią zachwycony. To już takie ode mnie mówię, zamknięcie tego wątku. I myślę, że tym pozytywnym akcentem Możemy też zakończyć dzisiejszy podcast, dzisiejszy odcinek i usłyszymy się w następnym. Także e, pro-life, pro-kampania z płodami, które są fajne. E, <grymne> <grymne> Oj, <w An> nie, nie, ale serio, no bez przesad, także ciąża nie spada z nieba, ciąża płótnie jest pasożytem, e, ludzie ogarnijcie się. E, no, tyle. Dzięki za wysłuchanie naszego odcinka. Trzymajcie się. Hej, cześć! I do usłyszenia w następnej Myśl o Zbrodni. Hejo. Do usłyszenia.